Thomas Jefferson powiedział, że człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii. Co to niby znaczy? A skąd ja mam wiedzieć? Pan profesor pracuje z nami od wielu lat, ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Johann Wolfgang Goethe. Może cię to zdziwi, ale nie był to piłkarz Bayernu. Ty, no co ty? Ślepy by trafił takiego trupa. Muszę ci coś powiedzieć. Wyzorami zacząłem gorzej widzieć. Są to zmiany nieodwracalne i niestety będą postępować. Medycyna jest bezsilna. Czytałem, sprawdzałem w internecie. Jakieś 500 000 ludzi choruje na to na całym świecie. Wziął pan od matematycznej. Wyobraź sobie. Wyrzucają cię z pracy. Nie przeczytasz żadnej książki, nie pograsz w bilard. Co się dzieje? Słabo ci? Nie powiesz nikomu, co? No i to właśnie on poprowadzi trzecią B do matury. Co, jakieś piwko? Nie mogę. Kiepski byłby ze mnie wychowawca. Nie wszyscy tak uważają. Wziąłem to wychowawstwo. Pojebało cię? Przecież to jest kryminał. Już nic nie widzisz, rozumiesz, kurwa, i za chwilę stanie się jakieś nieszczęście. Przecież wcale tego nie chcesz. No i co ja mam z panem zrobić? Sprytnie się pan ukrywał. Powiedziałeś jej? Przydałem ci słowa. No i nie mogą się pana nachwalić. Ty pękasz? Najważniejsze, że się odważyłeś i zrobiłeś pierwszy krok. Jestem gotów. Zrobimy jeszcze jeden browarek dzisiaj? Nie widzę inaczej.